Dzieci malutkie japońskie są piękne. Proszę Państwa, Janek Witek jak żył, to on strasznie nie lubił tutaj tych placów, bo tu wiatr wieje. Rumuna nie spotkasz, bo to wszystko, co jest polskie tu w Polsce, no to jest samo siema, u siema, czyli u siebie. Ale dlaczego ten Polak tu w Polsce u siebie taki głupi jest? Kopci papieros, jeden za drugim. No bo szpan, rytm, tempo nadaje bruk. Tempo nadaje bruk. Albo cyganka pod uniwersamem na Pradze Południe, który to uniwersam został rozebrany. Dlaczego? Dlatego, że ona prosi jednego papierosa, pogada po kopci, potem drugiego dostanie, pogada po kopci. No i więc oni tutaj, jako te cyganoże do dziadogady w Warszawie, no sumptem wraz za tą cyganką kopcą papierosy. Jeden za drugim, ale o cygance nie mówimy. Dlaczego ten Polak jest taki głupi? Wierzy w Matkę Boską i potem jak gdyby co, to do tej Matki Boskiej modli się niczym do pogotowia ratunkowego. Pomagicie, pomagicie. No to wtedy, kiedy żył Gierek, to się pytał, czy pomożecie? Pomożemy. Proszę Państwa, już ta pasta stała. Ta co na wprost, szara taka, jak Gierek żył. Tam, proszę Państwa, już się chowa ten Hotel Warszawa, ale był jako drugi najwyższy po paście budynek w Warszawie. A teraz o te 19-piętrowe budyneczki, bloczki dwa, to one były po wojnie ciut zaraz budowane. No i rotunda została wybudowana, nie jako ten może najwyższy budynek, ale taki ciekawy kształtem, okrągły, prawda? Natomiast te kopciuchy wszelkie, które już teraz nigdzie nie pojadą, bo tak, tu warszawiak nigdzie nie pojedzie, bo są korki i smród. Nigdzie nie pojedzie i nie poleci, bo są wybuchy, bo są, jest atak terrorystyczny, za atakiem boją się i muszą koczować tutaj w Polsce. Także siedzą na krawężnikach, czasem dostaną żryć pod metrem i to wszystko z tych bali takich. Orkiestra przyjdzie pod metro, na bębnach pogra. Raz nagrałam, proszę Państwa, to wszystko potem przez pomyłkę skasowałam. Do widzenia.